Jesteśmy na nowo otwartym kawałku drogi, przebieg przez Zbludowice, długo oczekiwany, już zrealizowany w takim systemie, który zapewnia bezpieczeństwo dla, dla mieszkańców. O to nam bardzo chodziło. Sami mieszkańcy często artykułowali właśnie niebezpieczeństwo związane z, z ruchem ciężkich pojazdów tutaj przez, przez tę miejscowość. Ale patrząc na, na to, co się dzieje w okolicach Zbludowic, na zaplanowaną i na, naprawdę już rozpoczynaną realizację tej inwestycji Widzimy, że być może nawet w lutym czy w marcu już wykonawca otrzyma prawo do wejścia na teren i będzie mógł rozpocząć realizację. Prawie 7 km obwodnicy z Bludowic, czy obwodnicy Buska Zdroju, bo tak, tak mówimy, kończy pewien etap inwestycyjny zaczęty wcześniej. Pamiętajmy, że jeszcze niedawno realizowaliśmy inwestycje z Buska Zdrojów przez Wiślicę w kierunku Krakowa. 40 i ponad kilometrów nowej drogi, którą dzisiaj już bezpiecznie dojedziemy do Kazimierzy, to jest 100 milionów złotych. W tym wypadku prawie 7 kilometrów za 30 milionów złotych, także kolejne inwestycje bardzo potrzebne. Busko rozwija się, ma swoją strefę już też oddziaływania dla biznesu, dla przedsiębiorczości, dlatego ta inwestycja była bardzo potrzebna i we współpracy z panem starostą, z panem burmistrzem realizujemy te projekty.